Jak wygląda planowanie podróży kulinarnych od kuchni? Która popularna potrawa okazała się wielkim rozczarowaniem? I o jakiej traumie z dzieciństwa wolałby zapomnieć? Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o kulisach podróży kulinarnych, które my znamy tylko z ekranu, rozmawiam z Robertem Makłowiczem, bo droga jest równie ważna jak cel. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry, dzień dobry, panie Robercie, witam ponownie, chociaż tak naprawdę pierwszy raz na żywo. Bardzo się cieszę, że spotykamy się um, raz jeszcze, aby kontynuować temat um, gastropodróży, food tripów, zależy jak to nazwać, chociaż tym razem porozmawiamy o pana osobistych podróżach, ponieważ w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o w ogóle zjawisku food tripów um, i różnych postaciach historycznych, które. Lepiej bądź gorzej z tego, co Pan powiedział, wyszły na miłości do jedzenia. Także witam serdecznie. Dzień dobry. I na sam początek chciałam dowiedzieć się, jaki smak, nowy smak, przywiózł Pan ostatnio z podróży? Nowego smaku żadnego nie przywiozłem, no bo jednak paleta smaków jest bardzo bogata, ale ja też mam za sobą długą praktykę jeżdżenia w poszukiwaniu smaków. Zatem nie przywiozłem niczego, czego bym nie znał. Ostatnio byłem za granicą na Węgrzech. Przez tydzień moczyłem swoje obłe kształty w termalnych źródłach, a przy okazji jadłem, bo po pierwsze termalne wody niezwykle wzmagają łaknienie, no a poza tym Węgry mają dużo wad i dużo zalet, jak... Przy każdy kraj. No ale z pewnością do tych zalet, jednych z najważniejszych, należy kuchnia i należy wino. No więc skoro byłem przez tydzień tam, to jadłem nawet trzy razy dziennie, co mi się nieczęsto zdarza, choćby na południe Europy. To zanim będę kontynuować temat tych smaków, to w takim razie jak często pan je? Ile posiłków w dziennie? Jak siedzę w domu, to zjadam śniadanie, które jest późne, ponieważ. Późno wstaję. Jak tylko mogę, to wstaję około 11, No tak trzeba żyć. Zjadam coś tam, croissanta, mhm. jogurt, owoce sezonowe, a potem jem obiad koło czwartej i już nie jem kolacji wtedy. No chyba, że idzie się do knajpy. Mhm. No to wtedy jeszcze się je coś, ale generalnie jem dwa posiłki. A tam jadłem trzy, czy no, to jest też pewnego rodzaju psychologia. Jak człowiek siedzi w hotelu i zapłacił za śniadanie, no to głupio mu tego śniadania nie zjeść, no więc się nie ograniczałem tam na tych wspomnianych Węgrzech, tylko do jogurcików one były, no ale jednak paprykowane salami ostre i świeża papryka, które były nakrojone, to jest coś, co uwielbiam i bułki niezmrożonki. Mhm. W Polsce nawet w najlepszych hotelach z powodu tak zwanego food costu, który jest. Przekleństwem, nawet pięciogwiazdkowych miejsc w zasadzie nie ma normalnie pieczonego pieczywa. Kupują mrożonki i potem to odpiekają. A to jednak jest wielka różnica no, między taką burmistrzem Węgry tutaj a taką zapunktowały. Buką. No, w tym hotelu akurat, mhm. no bo pewnie to jest tendencja ogólnoświatowa. Prawdziwie nieznośny pod tym względem, choć wspaniały pod innymi, był wyjazd na Kubę. Kuba, jak wiadomo, boryka się z ogromnym kryzysem. Żywnościowym również, i tam w tych tak zwanych resortach, a w paru byliśmy, no wszystko było importowane właśnie łącznie z głęboko mrożonym pieczywem, które przylatywało gdzieś, czy przypływało z Hiszpanii albo z Australii, no nie ze Stanów, bo embargo, no tego się nie dało jeść po prostu. To ja tak samo byłam. A propos nie dało się jeść, ale to nie wynikało z tych powodów. Kiedy pierwszy raz wylądowałam w Azji, dokładnie w Hongkongu, więc to i tak, taka powiedzmy, europejska Azja, no tak. kiedy poszłam do lokalnego sklepu kupić pieczywo i kiedy zjadłam pierwszy kęs, to byłam bardzo zdziwiona, że to mi smakuje jak słodka bułka, a nie chleb. Ale to wynikało jeszcze z faktu, że nie doedukowałam się, że pieczywo przecież tutaj nie, nie jest tak powszechne jak u nas. Znaczy Więc powiedziałbym, boi, że wariacja. w ogóle nie jest powszechne. No teraz się stało ze względu na... Oczywiście Hongkong był częścią tak. korony brytyjskiej. Tam dużo ekspatów mieszka, ale Chińczycy nie, nie znają chleba w ogóle. Tak, no jest ryż. Nie znają chleba, Hindusi mają placki przynajmniej hmm. jakieś tam roti, chapati i tak dalej, no to nie jest chleb, ale to są na bazie mąki. Placki, a chińczycy tego w ogóle nie mają. Tak, więc to właśnie było takie moje zaskoczenie, że mm, jednak trzeba się przestawić na to, co jest dobrego tutaj i nie szukać tego do czego jestem przyzwyczajona, bo nie no zawsze. No to na jest się podstawa świadomego wychodzi. podróżowania. Jeśli człowiek jeździ po całym świecie i domaga się kawki z mlekiem rano i bułeczki z masłem, no to tego świata nie pozna, niczego się o nim nie dowie. No właśnie, to proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem można powiedzieć, że odwiedziło się i poznało jakąś kulturę bez zanurzenia się w jej kuchnię? No oczywiście, że nie można, ponieważ kuchnia jest elementem kultury, kuchnia jest wynikiem no, paru rzeczy, historii danego miejsca, ale może przede wszystkim wypada zacząć od klimatu, klimatu w danym miejscu, no bo jedzą te rzeczy, które najczęściej i najpowszechniej, które wokół rosną. Druga rzecz to historia. W tym się kryje wiele tradycja miejscowa, religijna, bądź też jej brak. Weźmy Niderlandy. Ja wiem, że dzisiaj tym mianem określa się tylko Holandię, ale kiedyś Królestwo Niderlandów to była dzisiejsza Belgia i Holandia. No i mamy zatem dzisiejsze Niderlandy holenderskie, Holandię, i mamy fragment Belgii flamandzki. Jedna, by już w to za głęboko nie wchodzić, bo nie chcę tu zanudzać wykładem historycznym, ale zbuntowali się. Holendrzy, potomkowie dzisiejszych Holendrów przeciwko dominacji hiszpańskiej, bo to, były, to było pod panowaniem Habsburgów hiszpańskich, którzy byli katolikami, a oni przeszli na protestantyzm i religijnie się zbuntowali. No i mamy tak naprawdę ziemie, które kiedyś były jednakie, a mamy dwie tradycje protestancką i katolicką. No i zupełnie inna kuchnia jest. Mhm. Belgia jednak jest znacznie bardziej atrakcyjna kulinarnie, niż Holandia. Można powiedzieć, że w Holandii, gdyby nie kolonie i wpływy kulinarne, właśnie też z historii się wiodące, zaszłości kolonialnych, to do jedzenia wiele aż tak bardzo nie jest. No jak się nazywa narodowe danie holenderskie? No to jest chutzpot na przykład, a chutzpot to jest ugotowane ziemniaki razem z marchewką, brukselką i zgniecione, i do tego jest kiełbasa z takim sosem pieczeniowym. No jednak nie brzmi to specjalnie y, patetycznie, prawda? No, szczególnie w porównaniu do y, właśnie dań, które kojarzą nam się z Belgią. Które no, są Belgia jest. Belgia jest tutaj sobie, y, y, przed y, nagrywaniem rozmawialiśmy o różnych rzeczach i. I w trakcie rozmowy też wspominałem o miłości do belgijskiej czekolady, ale to nie tylko to. No Belgia jest oszałamiająco cudowna. To Belgia to yy, piwa, których nigdzie indziej na świecie nie ma. Sery trapistów, no mnóstwo mnóstwo rzeczy, to jest bardzo obfity kulinarny adres. Nie tylko w tej części frankofońskiej, gdzie wpływy francuskie są bardzo widoczne, ale również w tej części flamandzkiej, Gandawa, Brugia, to są Antwerpia, to są cudowne kulinarne adresy. Większość z nas, albo każdy, kto pana zna myślę. Kojarzy jednak Pana z opowiadaniem historii, z niesamowitą wiedzą historyczną, bo też um, uczy nas tak naprawdę Pan świata poprzez kuchnię e, i dziejów świata. I zaczęłam się zastanawiać, czy jest Pan w stanie powiedzieć, co było pierwsze, czy miłość do historii, czy miłość do jedzenia, bo znalazłam taką Pana wypowiedź, gdzie mówi pan, że w domu były różne przedwojenne książki kucharskie? Czytałem je namiętnie i było to dla mnie jak międzygalaktyczna podróż. Świat mnie nęcił. No tak, ale proszę pamiętać, kiedy to było. To było w czasach PRL-u. Mhm. Wówczas można było podróżować palcem po mapie przeważnie. I człowiek, jak był zamknięty w takiej klatce, no to mu bardziej wyobraźnia pracowała, bo sobie wyobrażał różne rzeczy, bodźce nie płynęły z zewnątrz, yy, wizualne i dźwiękowe, tak jak dzisiaj, nawet nie podróżując, włączymy sobie internet mm -hmm. czy telewizję, no wtedy w telewizji było radzimy rolnikom albo Władysław Gomułka lub Edward Gierek. W gazetach była kompletna nuda i sprawozdania z plenów. Kolejki były do sklepów spożywczych. No więc, czytając te książki kulinarne, po prostu wyobrażałem sobie inny, lepszy świat. Natomiast historia mnie interesowała od, odkąd pamiętam. No, przeczytałem i Iliadę chyba w pierwszej klasie podstawówki. Nie mówię o tym dlatego, żebym się chwalił, ale tak było. Potem niestety zniszczyłem tę książkę, gdyż tam podorysowywałem różne rzeczy. Nie mogłem się powstrzymać. No tak, tylko mówi pan, że czytanie tych książek było. Formą podróżowania, możliwością. No, wirtualnego, podróżowania. tak byśmy tak, dzisiaj powiedzieli, wtedy to na słowo nie było czasy. znane. Tak. Natomiast myślę, że to też nie jest takie powszechne, że młody człowiek sięga po książki kulinarne i w ten sposób poznaje świat. Bo no, młodych ludzi często nie ciągnie do tego typu literatury. A jednak pana ciągnęło do samego faktu yy, no, ale yy, ludzi, o jedzeniu. Ludzi bardzo często yy, ciągnie do rzeczy, których nie ma. Mhm. No więc, skoro ja mogłem przeczytać opisy jakiś uczt, mogłem przeczytać o daniach właściwych dla, dla danego kraju, a u nas tego nie było, no to, to mnie to, to było jak owoc zakazany. No przecież większość błędów wychowawczych, jakie się popełnia w stosunku do dzieci, to że się im czegoś stanowczo zabrania. Czegoś, co tak naprawdę wcale aż tak złe, nie jest, no mogłoby być złe w nadmiarze. No, jeśli się zabrania dzieciom jeść y, hot dogów albo hamburgerów, to wiadomo, że one tylko jak my spuścimy je z oczu, będą to jadły, mm -hmm. no bo owoc zakazany zawsze smakuje lepiej. No więc ja nigdy tego dzieciom nie zabraniałem. Wręcz zabierałem y, synów y, w takie miejsca i starałem się ich nasycić, wręcz przesycić tym. No i potem oni już nie chcieli co chwilę, wiedzieli, że to nie jest zabronione. Mnie im to smakowało po prostu. Mhm. Y, dopóty, dopóki nie osiągnęli takiego poziomu, że sami mogli to ocenić. Bo na początku człowiek y, kieruje się instynktem stadnym. No więc. Y, tak. Więc yy, wiadomo, że w, jest taki wiek, dzieci tak naprawdę prze, zaczynają grymasić, jak idą do przedszkola, yy, bo wtedy się okazuje, że yy, rówieśnicy tego nie chcą, tamtego nie chcą. Najpierw jedzą wszystko, a potem już jedzą tylko pizzę albo kurczaka i frytki mhm. yy, i ketchup do tego. No, czy to znaczy, że należy im zabraniać jeść frytki? No, są dobre frytki i złe frytki, no więc trzeba je nauczyć, czym się różnią złe od dobrych. Czym się różni w smaku dobry kurczak od złego i tak dalej, i tak hmm. dalej. A czy ym, aspekt kulinarny pozwalał panu lepiej zrozumieć y, historię danego miejsca, czy bardziej historia zachęcała pana do tego, aby odkrywać ym, Jedzenie i różne związane z tym zagadnienia. Bo ja muszę powiedzieć, że um, poprzez jedzenie sama natrafiłam na niektóre wątki historyczne, które y, zafascynowały mnie nawet, że są skolidowane. Bo w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego, kiedy idziemy do kina, to serwuje się nam popcorn. Dlaczego to jest oczywiste, że w kinie jest popcorn, a nie dajmy na to chipsy. Dla mnie to nie jest oczywiste cały czas. No, właśnie, i zaczęłam się zastanawiać, skąd się to wzięło, i się okazało, że um, głównym punktem zwrotnym w karierze romansu, popcornu i kina była, był wielki kryzys gospodarczy w, 20, w latach 20. XX wieku. Bo wtedy kukurydza um, była na tyle dostępna cenowo kukurydza jest tania. Tak, Cały a czas. wtedy, kiedy wszystko podrożało, to to była ta namiastka luksusu, na który może sobie było pozwolić na przyjemność. I to przyciągnęło ludzi do kin, do których przestali chodzić, bo ich nie było stać. No tak, ja oczywiście nie protestuję przeciwko yy, wpływom anglosaskim w naszym hmm. życiu. No, sami użyliśmy tutaj i pani, i ja kilku terminów angielskojęzycznych. Gdybyśmy rozmawiali ze sobą 60 lat temu, to prawdopodobnie byłyby to terminy francuskojęzyczne albo niemieckojęzyczne. No 60 to nie, ale przed II wojną światową tak. mogłyby być niemieckojęzyczne. E, teraz są one angielskie. E, wcześniej był ogromny wpływ e, na przykład w, języka włoskiego na e, język polski. No, no, one są do dzisiaj czasami nawet ukryte. Nie zdajemy sobie z nich sprawy. Sztućce. No wydawałoby się, że bardzo polskie słowo sztućce. E, ale to jest od włoskiego stut. Co? Stut, mm -hmm. co, oznacza taki widelec, prawidelec, y, którym kiedyś pieczyste przytrzymywano, bo to nieprawda, że to myśmy nauczyli jeść Francuzów widelcem. To, to Włosi, o tym rozmawialiśmy. Włosi nauczyli Też cały świat jeść widelcem, rozmamy, ale tak. nie mówiliśmy o sztućcach chyba. Chyba rozmawialiśmy, tak? pamiętam, że zagiął mnie pan tym faktem. No to w każdym razie y, makaronizmy, y, makaronizmy są, nie wiem, rosu, rosolare. Mhm. E, czyli gotować się. E, makaronizmy są obecne od stuleci w naszym języku, e, więc ja nie protestuję przeciwko e, anglosasizmom, natomiast e, są rzeczy, do których się nie ma, jestem w stanie przyzwyczaić. No i popcorn do tych rzeczy należy. Oczywiście. Gdyż w kinie, jak ktoś koło mnie siedzi i ma e, 5 kilo popcornu i 3 litry napoju typu cola, no ja tyle coli nie wypijam w ciągu roku, i, a tyle popcornu nie zjadam w ciągu 10 lat, a on poły to w trakcie jednego seansu. I ja cały czas zastanawiam się, zamiast śledzić wątek filmu, czy on nie umrze za chwilę po spożyciu takiej ilości popcornu. E, chcę powiedzieć, że są kina na świecie, na przykład w Wiedniu, e, które nie są multipleksami i tam są bary i można przed seansem sobie wziąć kieliszek Zekta, czyli mówiąc po włosku Prosecco, i z tym kieliszkiem wejść na salę e, i, to jest, i to jest o wiele przyjemniejsze niż pak. E, w siebie ten popcorn. Mhm. Ale ma pani rację, że no wszystko ma swój początek, więc i popcorn się więc wziął w tamtych czasach. Dla jasności. Ja też tutaj nie jestem orędowniczką tego popcornu w kinie, natomiast zaczęłam się zastanawiać, skąd się to wzięło, bo to jest tak oczywiste, że popcorn w kinie jest, że aż musiałam sprawdzić, jakie jest tego źródło. No i dotarłam do no wielkiego tak. kryzysu i też dowiedziałam się więcej na jego temat. Też natrafiłam na informacje. Um, o jednej z firm w Stanach Zjednoczonych produkującej popcorn. I okazało się, że założyciel tej firmy trafił do Stanów, chyba z Niemiec, dlatego że przyjechał do Chicago po wielkim pożarze w Chicago. I tak dowiedziałam się, że w Chicago był wielki pożar, który dużo zmienił. Dlatego pytam właśnie o ten aspekt, Kulinarne, bo w tym przypadku jedzenie sprawiło, że ja zaczęłam w, w zagłębiać się w historię. I ciekawa jestem, z której strony u Pana to częściej wychodzi? No, dzisiaj trudno to oddzielić jedno od drugiego, no bo jedno, jedno, to jest wszystko w jakiś sposób połączone. Mhm. Jest taki dział jak historia jedzenia, który jest po prostu fragmentem historii. No. Fragmentem historii niematerialnej, historii ludzkości, a czasami materialnej. Jeśli mówimy o y, miejscach, które zbudowano po to, żeby ludzi karmić, to to już jest materialne. Y, więc y, trudno to jedno od drugiego oddzielić. Historycy, tacy klasyczni historycy, najczęściej interesują się procesami dziejowymi. Bitwami, datami, historią dynastii, a mniej interesują się tym życiem codziennym, co jest oczywiście, na czym boleje, bo jak się wyrwie tło, również kulinarne, z danej opowieści historycznej, to przestaje się rozumieć. Tak jak pani zauważyła celnie, wszystko no, przeczytałem niedawno. Po raz kolejny, bo nawet pamiętałem, że coś takiego było, ale nie wierzyłem, że to może być prawdą. Przeczytałem i tak jest. Otóż interesuje się wojną domową w, Hisz w Hiszpanii niezwykle i kupuję w zasadzie wszystkie książki, które na ten temat wychodzą w Polsce. I w dość zresztą dobrej monografii poświęconej tymże smutnym wydarzeniom napisanej przez dwóch dobrych historyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wstęp ich autorstwa i w tym wstępie jest napisane o doli, no, o przyczynach tegoż wybuchu tejże wojny. Jest napisane o trudnej sytuacji hiszpańskich. Włościan, hiszpańskich chłopów. I tam jest tam takie zdanie. No, że cierpieli głód, niedostatek i że ich podstawowym pożywieniem była ciepła zupa gazpacho i że i jeszcze jedna rzecz, garbanco, czyli rodzaj grochu niewystępujący w Polsce. Mhm. Tymczasem gazpacho jest zimne, znaczy jest tam taka ekstraordynaryjna wersja Gaspaczo na ciepło, ale to jest przede wszystkim chłodnik. A garbanco to jest nic innego jak cieciorka, ciecierzyca, która jest wypisana w jadłospisie profesorów Akademii Krakowskiej, czyli zanim odnowiono uniwersytet, y, akademię i stała się uniwersytetem Czyli mm -hmm. I y, y, tam ani jest. I teraz profesorowie historii piszą takie bzdury, no nie chciałbym się sprawdzić, nie znają się na jedzeniu, lekceważą to. No nie można pisać o garbanco, że to nie występuje w Polsce. To rosło tu w średniowieczu już. Tak. Ciecierzyca po Jest to, to bliższe właśnie tej naszej cudzysłów duży, cudzysłów, rodzimej kuchni, bo to wiem, że też jest kontrowersyjne, ale niż ten schabowy. Właśnie dziedzieżyca jest bliższa no, naszym no, no, Ona potem została zapomniana, tak jak, nie wiem, soczewica, która Ech. była przecież rzeczą biblijną, no i w ogóle strączkowe rzeczy, jemy je znacznie rzadziej niż kiedyś, ale kiedyś ale jedliśmy znacznie sposób. mniej mięsa niż teraz, no więc jedliśmy więcej roślin strączkowych, a Ostatnie 30 lat ludzie jakby kompleksy swoich przodków zaspokajają poprzez nadmierną konsumpcję mięsa. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tych podróżach z naciskiem na kulinarnych, więc teraz przejdźmy do już podróży sensu stricto, bo tutaj troszeczkę tak płynęliśmy, ale dalej oczywiście no ja na temat. No dygresja od dygresji, proszę nam nie krzyczyć, jak będę odpływał. Przynajmniej ja kocham dygresję, także myślę, że taka rozmowa też jest jak najbardziej potrzebna. Więc przejdźmy teraz do podróży, a dokładniej do, do pana wypraw, które później my możemy oglądać. Kiedyś w telewizji, teraz szczęśliwie na YouTubie. Więc jestem ciekawa, jaki jest ym, klucz doboru kolejnych miejsc, które Pan odwiedza, bo w niektórych miejscach Pan już niejednokrotnie był, ale jednak do nich powraca, a inne są zupełnie nowe i przed nami je Pan pokazuje. Więc co jest tym kluczem? No, tak naprawdę taki klucz yy, pojawił się dopiero. W, na wiosnę tego roku, no bo proszę pamiętać, że pandemia zależała tak, na tyle, tak, tak, tak. że sam mogę decydować w tej chwili jako człowiek posiadający w telefonie świadectwo dwukrotnego zaszczepienia. Mogę podróżować praktycznie gdzie chcę. No, niektóre miejsca w Azji jeszcze są zamknięte. Ale się zdaje, się mają utworzyć, więc dopiero teraz mogę decydować. Przedtem tym kluczem było jadę tam, gdzie mogę po prostu. No tak, ale no, byliśmy w czasach w telewizji. No to w telewizji, to, to, no to ja to organizowałem, no ale to było różnie. No, pojawiały się jakieś propozycje. Zbierało się taki woreczek z tymi propozycjami. Potem nie, nie że przychodziła sierotka i losowała z zawiązanymi oczyma, tylko. Mhm. Mówiłem, czytałem to, ja mówiłem: o tu jeszcze nie byłem, to tu jedźmy. Albo tutaj chciałbym pokazać jeszcze to, i to, i to. No więc to tak wyglądało. A w tej chwili, dopiero teraz zacząłem planować, jest w tej karierze dość krótkiej, YouTube'owej. Jest mnóstwo filmów moich z Chorwacji i z Dalmacji. Regionu Chorwacji, a to z racji tego, że nawet w, w pandemii strasznej mogłem tam pojechać jako człowiek tam również mieszkający, do swojego domu. Do, do swojego domu po prostu, więc <grym> kiedy te obostrzenia na tyle zelżały, że można było tranzytowo przejechać przez Europę, choć nie tak jak chciałem, bo pierwsza Moja jazda w zeszłym roku do Chorwacji była na około e, przez Niemcy, bo Czechy były zamknięte jeszcze. E, no więc to nie było żadnego planu, to była możliwość. W Szwecji byłem e, w zimie, e, ostatniej zimy, właśnie dlatego, że Szwecja się nie zamknęła. I że w Szwecji była czynna gastronomia, no bo co to za przyjemność jechać do jakiegoś kraju, gdzie knajpy zamknięte, prawda? Tym bardziej, jak pan też podkreśla, kuchnia właśnie szwedzka się bardzo rozwinęła. Niezwykle się zmieniła, to w ogóle dotyczy Skandynawii. Mhm. O ile 30 lat temu to był naprawdę śmiech na sali. Znaczy mieli wspaniałe składniki, no bo to jest piękna przyroda, Śleć. nieskażona, no nie tylko, ale w ogóle ryby, mhm. no ale... Też dużo innych ciekawych rzeczy, no nie wiem, sery mają takie jeszcze od czasów wikingów robione w ten sam sposób. No i można by o tym długo mówić. Grzyby przecież, runo leśne i tak dalej. I ale ta. I to jest właśnie też nawiązanie do tego, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, ale ta estetyka. Państw protestancka nie pozwalała im się tym cieszyć, ponieważ e, jeśli ktoś poważnie podchodzi do religii, e, no na przykład tej, no to nie dogadza sobie na tym łez padole, no bo dogadzanie sobie jest grzechem i e, należy oszczędzać pieniądze, no to jest główne i, i je się byle co, prawda, bo trzeba gromadzić stąd te wielkie fortuny, stąd bogactwo e, tych krajów również. Mhm. E, no ale to się zmieni Miło. Szwecja już też nie jest, i w ogóle Skandynawia to już nie są takie zamknięte enklawy, w tym sensie, że oni mają na tyle pieniędzy, że dużo czasu spędzają za granicą, przywożą różne nowinki i na bazie tej skromnej skandynawskiej kuchni zrobili coś doskonałego, no ja bym to porównał do skandynawskiego wzornictwa. To nie ma nic wspólnego z barokiem, to nie jest rozpasane, to nie są Włochy, to nie jest, to nie jest 500 składników w jednym miejscu. To jest wszystko taka linia prosta, wszystko bardzo przemyślane, funkcjonalne, ale bardzo piękne. No chcielibyśmy mieć wokół siebie tak urządzony świat, pewnie, jak przynajmniej częściowo yy, Skandynawia jest urządzona. No i, i, i to przeszło do kuchni. Te zasady przeszły do kuchni. Tam są, oni mają własne ostrygi. Przecież tam jest Golfstrom. Mhm. Proszę też pamiętać o tym, co się na świecie wydarzyło przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ocieplenie klimatu. Zatem w Skanii uprawia się winorośli, robi wino. Skania została wpisana na listę miejsc winiarskich wcześniej niż Polska. Golfstrom więc te Niby chłodne wody są znacznie cieplejsze niż Bałtyk na przykład. Więc jeśli chcemy pojechać, żeby zjeść owoce morza, to to już nie jest Morze Śródziemne, dlatego że ono jest przełowione i tam jest często za gorąco, mhm. tylko właśnie Morze Północne. Norwegia jest ogromnym eksporterem seafoodu, że użyję tutaj anglosaskiej terminologii, owoców morza. No więc to wszystko tam jest i oni nauczyli się z tego korzystać i jami, yyy, jami, no. I trzeba też korzystać z tego, że oni z tego korzystają. No tak. No dobra, czyli y, teraz pan na nowo planuje miejsca swoich kolejnych tak. wypraw i co jest tym kluczem? To, czy... Y, z perspektywy Polaka jest tam łatwiej dotrzeć? Czy na przykład te miejsca nie są jeszcze aż tak odkryte i wciąż jest wiele do pokazania? Nie, no, kwestia dotarcia nie ma tutaj żadnego znaczenia. Hmm. Znaczy, oczywiście nie, nie jestem Markiem Kamińskim, więc y, nie planuję wyprawy y, z psem Husky i saniami przez miesiąc. Nie będę się przedzierał przez Lofoty czy tam hmm. Wyspy Owcze. Y, natomiast no, zawsze jakiś temat jest ważny. No. Y, Zaczynają się za mniej więcej półtora tygodnia zbiory oliwek w Umbrii. Umbria jest regionem dość mało znanym, bo nie ma fragmentu nadmorskiego. Jest kontynentalnym miejscem górzystym. Ma parę pięknych miast, ale to nie są miasta rangi Wenecji, Rzymu. I tak dalej. No, jest tam Asysz, jest tam Spoleto, jest tam Perugia, no ale oliwa przede wszystkim. Oliwa, no więc skoro już padła propozycja od tamtejszych oliwiarzy, by tam przyjechać, no to powiedzieliśmy jest, jest, samba jest po prostu, a skoro już tam jedziemy, no to będziemy tak czy inaczej przyjeżdżać przez Austrię. Yy, zatrzymamy się w Wiedniu i yy, yy, pokażemy Wiedeń od strony, od jakiej go jeszcze nie pokazywałem i rzadko się go w Polsce pokazuje. Mianowicie yy, Wiedeń od paru lat yy, w opiniach yy, nie tylko swoich mieszkańców, ale również międzynarodowego i w takich najpoważniejszych plebiscytach uznawany jest za najlepsze miasto do życia na świecie. E, powodów jest parę. No, dobra, woda e, akweduktem doprowadzana e, z gór źródlana. E, zrywają beton e, na ulicach, sadzą trawę, sadzą drzewa. E, mają w, w kawiarniach, oddaje się fusy i potem na bazie tych fusów z kawy e, uprawiają, hodują grzyby. Mają akwaponikę, czyli zamknięty obieg wody, e, hodują ryby, to wszystko w wielkim mieście. Hodują ryby, uprawiają jarzyny. Mają e, największą ilość uli na świecie w mieście. Jedyne miasto poważne, które w swoich granicach ma winnice wielkie. E, no więc e, to wszystko, o tym wszystkim chciałem mówić, nie o katedrze świętego Szczepana torcie W. Stefana, zachera. nie o torcie Zachera, nie o y, Praterze, nie o Szenbrunie, nie o Sisi i Francu Józefie, tylko właśnie o tym, że Wiedeń jest y, takim miastem do naśladowania. Nie wiem, światła tam są takie w tej chwili y, przy, na przejściach dla pieszych, gdzie się za, za rękę z takim serduszkiem trzymają Pani z panem, pan z panem, albo pani z panią. Super. E, I to wszystko jest robione. E, magistrat się o wszystko pyta, mieszkańców. To wszystko jest jakby wyraz woli tego, e, czego w mieście chcą. Taka słynna ulica handlowa, Maria Hilferstrasse, e, gdzie e, jest najwięcej domów towarowych, sklepów e, i przeprowadzono referendum. E, większością głosów wyłączono ją z ruchu całkowicie. No na początku był wrzask, no jak to nie można dojechać pod sklep, ale tam tak się nie dało zaparkować. No ale teraz jest ogromny trakt pieszy, gdzie można po prostu chodzić z torbami, robić zakupy, samochody zostawia się gdzie indziej. jeden pierwszy w Europie zaczął ograniczać ruch na ulicach, gdzie są szkoły. W, w, w godzinach dowozu dzieci do szkół i w godzinach wywozu dzieci ze szkół, e, czyli jak są te szczytowe godziny, to po prostu zamykają na chwilę ulicę, po to, żeby można było bezpiecznie dziecko e, wysadzić z auta e, przed e, tym znakiem i żeby ono mogło przejść ulicą do szkoły, którą nie jeżdżą samochody. E, zieloność no o tym wszystkim będziemy do mówić. Życia. to jest jedna rzecz. Druga. Skoro już będziemy w Wiedniu i w okolicach, bardzo często używam przypraw takiej firmy, która się nazywa Kotani. Ona jest też w Polsce przyprawowej, a to jest absolutny fenomen, dlatego że jest to firma w dalszym ciągu rodzinna. W, tej, w rękach tej samej rodziny, a, a wielka. No i zaczęło się dlatego jedziemy najpierw na Węgry bo zaczęło się od młynu paprykowego w Segedzie, kiedy to. No i znowu historia, czyli blokada napoleońska, pieprz tak, tak, nie tak. przyjeżdża do Europy, no więc papryka e, i właśnie e, pan e, już od dawna nieżyjący kotani otworzył młyn paprykowy i potem to tak postępowało. To też jest niezwykle ciekawa historia do opowiedzenia. No a jak to zrobimy, e, to jeśli będzie ładna pogoda, przejedziemy przez. E, Hochalpnistrasse, czyli y, przez koło y, Gloss, Glo, Gross Glocknera, mhm. żeby zobaczyć, żeby pokazać ludziom, jak skurczył się lodowiec. Tam jest jeden z największych y, pasterce lodowiec, y, który się w ciągu ostatnich 50 lat y, prawie o dwie trzecie skurczył. No tylko tego nie wiem, czy, bo to jest prawie na 3000 metrów. Mhm. Więc jak będzie mgła albo śnieg, to w ogóle tam nie wjedziemy. To jest zależne od pogody. Jak nie, to będziemy improwizować. Y, to już nie jest telewizja. Wizja, to plan yy, nie leży na biurkach jakichś redaktorów, którzy muszą przybić 8 pieczątek i to zatwierdzić, się na będziemy, dali, reagować, połowę, będziemy tak? reagować na bieżąco, jak będzie brzydka pogoda, to pojedziemy przez Styrię, tam też jest co robić, e, wina, akurat jest sezon na szturm, e, szturm e, tak, to znaczy atak, ale również to oznacza wino, e, które jeszcze nie jest winem, już nie jest moszczem, bo ma w sobie alkohol, ale jeszcze nie jest winem. No, takie coś bardzo przyjemne, co się pije za chwilę, początek listopada, więc święty Marcin i Gęsina, i do tego właśnie się pije ten szturm, czyli takie mętne, jeszcze lekko słodkawe, le, samo z siebie musujące. Uwaga, idące do głowy e, winą, Cześć to nazywają burczak, e, Austriacy to nazywają szturm, e, no my to chyba musimy nazwać moszczem. Mhm. Tutaj panie Robercie, jak pan tak opowiada, to już bardzo mocno wybrzmiewa temat logistyki, całego właśnie tego planowania, a ponieważ siedzimy w studiu i za panem stoi yy... Jest zaparkowana biała ciężarówka rabena, no to muszę dopytać właśnie jeszcze o tą logistykę. No ja je widuję nie tylko w takiej miniaturowej postaci, ale ja już e, mknięcie autostradami jest moim chlebem powszednim, więc. E, widuje te ciężarówki. Ja muszę powiedzieć, że od kiedy się na nią patrzę właśnie w studiu, to nawet widuję jeszcze częściej. W sensie to już jest ta psychologiczna zasada, że jak na czymś się raz skupisz, na przykład planujesz kupić jakiś samochód, to później wszędzie go widzisz na drodze. Mam dokładnie teraz tak z ciężarówką Rabyna. Ale chciałam dopytać właśnie o ten proces planowania. Kiedy tak. już, tutaj widzę logistycznie świetnie to wyszło, że skoro jedziemy tu, zahaczmy o to i, i nic się, paliwo też nie marnuje, ale... Jestem ciekawa o to planowanie pod kątem yy, myślicie sobie nawet już nie teraz, bo teraz z internet to też jest o wiele łatwiej niektóre rzeczy zaplanować, ale powiedzmy jak myślę sobie o początkach pana programu. Nawet oglądałam ten pierwszy odcinek, co jest na YouTubie. Epicki. Z Krakowa e, chyba. Tak, on jest jeszcze z Krakowa, e, więc to lokalnie. Był pilotowy odcinek. Tak, tak, tak. Zupełnie inny klimat i taki, właśnie naturalny, jak na YouTube, by przystało w tych czasach, bo tam e, było mniej tych cięć. Ale e, jak wówczas planowaliście? Miejsca, które chcecie zobaczyć, czyli gdzie szukaliście najpierw informacji, bo to mówię liczbie mnogiej, bo to wiadomo na pewno cały sztab był, szukaliście informacji, co warto zobaczyć, później gdzie można stanąć i gotować, kogo zaprosić do tego gotowania. Chciałem powiedzieć, że mimo iż było to dawno, to jednak internet już wtedy był. No e, tak, ale może, nie było Może co prawda raczkował, ale jednak nie było to. 80 lat temu. No tak, nie to się jest koniec lat 90. Mhm. No więc internet już był. Tak. Więc dało się znaleźć różne rzeczy, no ale no, korzystało się z przewodników. No właśnie. A tak naprawdę najchętniej z głowy, czyli z niczego. Albo ze wszystkiego, należy jak na to spojrzeć. Albo ze wszystkiego. Natomiast no, działaliśmy w porozumieniu z jakimiś lokalnymi. Instytucjami zajmującymi się promocją danego miejsca, które, jeśli nie byliśmy nigdy tam wcześniej, to nam podpowiadały, co jest godnego uwagi, i weryfikowaliśmy to na miejscu, no bo nie zawsze coś, co w mniemaniu. Kogoś, kto jest tu, mm -hmm. yy, znaczy w niemaniu kogoś, kto jest na miejscu, coś może się wydawać fantastyczne, w kamerze to jest beznadziejne, a czasami rzeczy, które widzimy wokół siebie codziennie, nas nie podniecają, a dla kogoś, kto jest z zewnątrz, to może być niezwykle ekscytujące. Mm -hmm. No więc sprawdzaliśmy to na miejscu i tak to weryfikowaliśmy, natomiast nigdy nie było scenariusza, w sensie już nie mówię o tekstach, bo to jest zawsze improwizacja, ale, ale w sensie no w ogóle w zasadzie akcji, no wiedzieliśmy, że mamy być tu, tu i tu, i tu, i tu, no i tyle. I ja potem to jakoś splatałem werbalnie, żeby to się trzymało kupy. I też pana operator. Yy... Przepraszam, nie, jest, nie jestem pewna imienia. Andrzej. Andrzej, czyli dobrze, kojarzyłam. Mówił, że to też z panem praca jest taka, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, kiedy pan nagle coś zauważy i trzeba zmienić kadr. No, ja jestem przyzwyczajony do pracy z jedną kamerą, bo mm -hmm. to zawsze była, znaczy poza paroma wyjątkami, które się nie sprawdziły, to była zawsze jedna kamera. No i pracujemy ze sobą tak długo, że się no, niemal bez słów rozumiemy. Kiedyś to było cięższe Również w sensie dosłownym, bo kiedyś ta kamera była po prostu ogromna, pracowaliśmy y, jeszcze y, w czasach telewizyjnych, czyli nie tak dawno, normalną filmową kamerą. Mm -hmm. To jest potwór, no, to, to jest wielkie. Więc musiał być pomocnik operatora kamery, który choćby po to, żeby to nosić, ale również po to, żeby to, żeby świecić, bo on to inna czułość. W tej chwili, no oczywiście nie robię tego telefonem na kiju i cały czas I jest operator, ale, ale, to jest, ale to jest profesjonalny sprzęt, czyli to jest znacznie mniejsze gabarytowo, no ale to dzięki rozwojowi techniki. Kiedy myśmy zaczęli, to, to się nagrywało na taśmie beta. I nie można było tego obejrzeć, bo mogły się dropy na taśmie mhm. porobić. No więc to, co było, to było i potem na stole montażowym się widziało finalny efekt, tak naprawdę. Teraz można wszystko dowolnie zobaczyć, odsłuchać. To jest zupełnie co innego. Komfort pracy o wiele większy. Tak, tak, ale też. No, w zasadzie tak, dlatego że kiedyś się robiło tak zwane techniczne duble. No, gdyby były właśnie te dropy, no to jeszcze raz to samo ujęcie, a ja tego nienawidzę, bo mi się nudzi. Ja no nie tak jestem aktorem. Więc... Tutaj, backstage naszych spotkań, pan też powiedział, że nie chce widzieć pytań, żeby nie było nudno, więc spontaniczność jak najbardziej w pana krwi płynie. A proszę powiedzieć, jaki jest pana ulubiony sposób przemieszczania się? Czy to jest w czasie podróżowania? Czy bardziej statkiem, bo jednak syn marynarza, czy samolot, pociąg, a może samochód? Statek zbyt długo jest nudny i klaustrofobiczny. Pociąg jest cudowny, pod warunkiem, że nie należy on do PKP, ponieważ tak. wagony restauracyjne w PKP. Są haniebne. O ile no. są wagony, bo czasem są tylko wózeczki. No tak, ale już nawet nie mówię o jakości jedzenia, ale żeby nie można się było napić kawy i kieliszka koniaku. No działa cały czas ta idiotyczna ustawa o wychowaniu w trzeźwości czasów Jaruzelskiego. Wystarczy wsiąść, przemieszczają się po Polsce e, czeskie pociągi, czeskie składy i niemieckie. Wystarczy wsiąść i zobaczyć, jak tam wygląda wagon restauracyjny. To jest po prostu dla Europejczyków wagon mhm. restauracyjny. Człowiek zamówi porządną kawę i do tego bierze kieliszek koniaku. A tak, tutaj. Tego nie ma, bo jest jakieś kretyńskie prawo. No więc pociąg, jeśli to jest porządny pociąg, to to jest, to jest najfajniejsza rzecz. Lubię też samochodem jeździć, lubię prowadzić samochód. Autobus jest trochę nużący. Przejechałem pół Europy autobusem w czasach licealnych. Mieliśmy taką podróż w karnawale Solidarności, lat 81 roku. E, szlakami gotyckich katedr i byliśmy wtedy w całej zachodniej Europie, łącznie z Wielką Brytanią, łącznie ze Szkocją, powrót przez Szwecję, Danię, byliśmy półtora miesiąca w tym samym autobusie. E, oczywiście stawaliśmy, spaliśmy, się... mieliśmy namioty ze sobą i tak dalej, ale jednak było to dość uciążliwe, a pociąg jest tam, można, można się przejść. I też widoki są ciekawsze, bo on idzie gdzieś pomiędzy górkami, gdzieś. No, ale wystarczy pojeździć. Pociągiem po Szwajcarii, czy wystarczy wsiąść na stacji w Chorwacji, na stacji Metkowicz i pojechać pociągiem do Sarajewa, to taka przez Habsburgów zrobiona linia, przez tunele, wiadukty nad przepaściami. No, jest tyle ekscytujących miejsc kolejowych w Europie. No, albo jest taki Flying Scotsman, zdaje się, taka linia przez Szkocję, też taki. Porządny, brytyjski, archaiczny, jak z przygód, jak z Agaty Christi pociąg. Już nie mówię, że Orient Express, no bo to jest chyba już dla snobów w tej chwili. Nie wiem, być może krzywdzę, nie jechałem, ale no, w tym stylu coś. Mhm. Rozumiem pani wagon restauracyjny, tu trzeba się przebrać do kolacji. Tutaj yy, siedzą jacyś faceci. Nie wiemy, czy to jest szpieg, czy może. Trish, czy może ktoś inny, panie ładnie odziane, trzeba kelnerzy przychodzą, mają muchy, mają fartuchy i krochmal skrzypi, skrzypią podeszwy skórzanych butów Cherzo w London. No, rozumiem pani o co chodzi. Tak jakby luksusowo. Tak, srebrne <grym> sztuce, a w każdym razie posrebrzane, no. to powiedz... Szkło prawdziwe. Myślę, że ten temat przygotowania do podróży liznęliśmy. Bo ciężko powiedzieć, że mamy go załatwionego, bo tutaj jeszcze wiele wątków, jak chociażby robienie takiego pełnego researchu, można by jeszcze o tym rozmawiać, ale przejdźmy już do samego, samej podróży, czyli kiedy już powiedzmy, jest pan na miejscu, dociera pan tam, gdzie albo macie zrealizować program, albo jest pan. Prywatnie. Jestem ciekawa, czy jeśli jedzie Pan do miejsca, w którym już kiedyś Pan był, to czy idzie Pan, e, kieruje swoje kroki od razu do sprawdzonych miejsc, czy jednak idzie szukać nowych i odkrywać? Wie Pani, no, życie nie znosi próżni i pewne rzeczy się zmieniają, mhm. e, więc miejsca, które się pamięta sprzed paru lat, wcale nie, mo, nie muszą już być tak dobre, więc trzeba najpierw zasięgnąć języka. Mhm. No, sprawdzić teraz do tego służy internet. No, trzeba też wiedzieć gdzie szukać, bo, bo, bo to nie chodzi o to, że jak jedna coś jest najwięcej głosów, to znaczy to jest najlepsze. Chcę powiedzieć, że utwór oma tańczy dla mnie w internecie prawdopodobnie obejrzało 30 milionów ludzi. Czy to o to, że to jest dobry utwór? No nie. To w ogóle nawet nie świadczy o tym, że to jest muzyka, ale jednak takie wyniki zanotował. No więc to nie zawsze jest najważniejsza mhm. najważniejszy wyznacznik. Też nie zawsze Sprawdza się y, skądinąd dobra y, maksyma, dobra przesłanka, każąca jeść tam, gdzie jedzą najczęściej miejscowi. To, jest, to się często sprawdza. Ale y, przypominam sobie doskonale, y, kiedy to po raz pierwszy wylądowaliśmy z moim nieży, nieżyjącym już niestety przyjacielem Piotrem Bikontem w La Rochelle. La Rochelle, no zacne miejsce y, nad Atlantykiem, Francja, no więc... Y, i wylądowaliśmy tam bardzo późnym popołudniem, a w zasadzie wczesnym wieczorem. I postanowiliśmy ortodoksyjnie kierować się właśnie tą metodą, że idziemy tylko zjeść tylko tam, gdzie jest dużo ludzi i miejscowych. Mhm. No bo broń Boże turystów. Oczywiście. No i szliśmy przez taką główną ulicę, mijaliśmy yy, witryny restauracji pełne, Ostryk, tam są bardzo słynne Ostrygi, jedne z najsłynniejszych na świecie owoców morza to Atlantyk, więc to wszystko jest. No, widzieliśmy kelnerów właśnie nienagannie odzianych, ale w środku było jakoś tak uroczyście, katedralnie nadęcie w tych restauracjach, więc i nie było tam aż takich tłumów, więc nie weszliśmy do żadnej. Nagle na horyzoncie, w perspektywie ulicy, która miała parę kilometrów, zobaczyliśmy tłum. Kiedy zbliżyliśmy się y, do pewnego momentu, zauważyliśmy, że jest to tłum złączony w radosnym, odwiecznym rytuale konsumpcji. No więc powiedzieliśmy sobie do siebie, tam idziemy. I choć już prawie y, padaliśmy ze zmęczenia, bo akurat y, spacer y, ani Piotra nie był, ani moją nie jest ulubioną formą spędzania wolnego czasu, doszliśmy do tego miejsca i wtedy zobaczyliśmy. Rzeczywiście tych stolików było mnóstwo i tam jedli ludzie, ale to był Quick. A Quick to jest francuska odpowiedź na McDonald'sa. Ponieważ eee. Francuzi muszą mieć wszystko swojego, więc mają też swojego, swojego maka. Mm -hmm. Quick się nazywa. I tam ludzie jedli hambuksy na plastikowych talerzach i pili piwo w plastikowych kubkach. Dookoła wszystko już zamknęli. I, I pierwszy, raz la, no tak, pierwszy raz w La Rochelle jedliśmy hambuksy i piliśmy piwo. Z plastikowych kubków. Zatem to jest tylko jakby niemal jak Biblijna przypowiedź o tym, że każda prawda może czasami nas zawieść. No właśnie, to ja też miałam parę takich historii, kiedy uparłam się, że dobra, nie idziemy tam, gdzie turyści, skręcamy w jak najbardziej boczne uliczki, i szukamy jakieś miejscówki, ale po dłuższym szukaniu, kiedy na nic nie natrafiłam, poszłam już gdziekolwiek. I ciekawa jestem, gdzie pan poleca szukać jednak tych dobrych miejsc, bo wiele osób kieruje się do, na jakiś Trip Advisor, ale no właśnie, to, że jest dużo recenzji nie znaczy, że to jest dobry wybór. Oczywiście my już możemy skorzystać z pana rekomendacji. No tak, ale strony, w zasadzie restauracja nie, nie ma jej w internecie, nie ma swojej strony, a przynajmniej na Facebooku to ta restauracja nie istnieje. No bo dzisiaj jak kogoś nie ma w tym miejscu, to nie istnieje po tak. prostu. No więc wystarczy wejść, wypisać sobie takich parę adresów i zobaczyć, co oni piszą na osobie na tych stronach. To już jest, no wystarczy przeczytać menu. Menu często, to też czasami zawodzi, ale najczęściej jednak mówi prawdę, no bo e, jeśli tam jest grafomania, e, choćby w opisie dań, no to bardzo często to może być również grafomanie na talerzu. Mhm. To muszą być jakieś przekonujące komunikaty. To się często sprawdza. Nie zawsze, no ale nie ma jednej uniwersalnej recepty i jednej uniwersalnej prawdy, poza tym, że nie należy kłamać, należy być dobrym i chodzić na wybory. I jeść dobre rzeczy. Też. Szkoda tracić życie na niedobre. No dobra, czyli nie ma jednoznacznej no, takiej rady, ma. gdzie szukać. Trzeba czasem się przejechać i... No ale w jaki sposób człowiek zdobywa doświadczenie? Na no no błędach. Parząc się, prawda? Mm -hmm. Najlepiej i dosłownie. Tak. Ym, zaczęliśmy... Znaczy, wie pani, no, no to jest oczywiście temat na długie rozważania. No wiadomo, że jak się jest w Paryżu, to raczej się nie szuka restauracji obok wieży Eiffla. No. Jak się jest w Warszawie, to raczej się nie idzie na starówkę. Ani na krakowskie e, przedmieście. E, ani na krakowskie przedmieście. Jak się jest w Krakowie, to się raczej nie szuka niczego na Grockiej i, i wokół Wawelu. No, takie są mniej więcej reguły, ale od tych reguł mogą być wyjątki. Mhm. E, a ma pan jakąś taką o, zaufaną osobę, powiedzmy, w świecie kulinarnym albo w. w udzielając się internetowo, na których rekomendacjach Pan polega, po, tak, polega, jeśli chodzi o miejscówki, które warto odwiedzić? Jest nas takie grono, które się wymienia zdjęciami dań, anonsami, słuchaj, jak będziesz kiedyś w kiszkun na przykład, to tam zaraz za remizą jest takie miejsce. No. I czasami z tego korzystamy, ale to nie jest jakieś wielkie grono. No, wie pani, no ja się nawet żyłam powiedzieć, ja się nawet czasami nie zgadzam z opiniami uznanych autorytetów w sensie recenzji, literatury, czy też filmu, no więc też się i w tej dziedzinie nie zgadzam. No to prawda. Też, no, każdy, smaki jest, są każdy inny. jest inny po prostu. Nawet kubki smakowe mogą inaczej mieć inną wrażliwość na niektóre. Smaki? No, niby tak, choć. To nie ma znaczenia, ile człowiek ma tych receptorów. Ważne jest, jak ich używa. Przecież człowiek, prawie każdy ma mózg, a jednak większość używa znikomej części tegoż. Dobra uwaga, bardzo dobra uwaga życiowa. Na początku zaczęliśmy od tego, czy odkrył Pan ostatnio jakiś nowy smak? No i powiedział nie. Pan, że nie. nie. Więc ciekawa jestem. Czy była jakaś taka sytuacja, kiedy jeszcze wiele smaków było przed Panem, zanim miał Pan mniejsze doświadczenie, mniejsze CV kulinarne, że skosztował Pan potrawy, która jest bardzo popularna? Właśnie wszyscy rekomendują, zachwalają, a Pan zjadł i poczuł takie rozczarowanie, że inaczej sobie to wyobrażał albo więcej hałasu niż treści. Tak. Cóż to było? No, na przykład, buja bez. To jest jeden z symboli. Wykwintnej, prowansalskiej kuchni. Mhm. Jadłem parę razy. To jest rzecz cholernie droga. Nie tylko dlatego, że na południu Francji wszystko jest cholernie drogie, ale również dlatego, że tam są ryby, które mm, i takie specjalne, głębinowe, które już rzadko w Morzu Śródziemnym pływają. No i to jest rozczarowująca rzecz dla mnie. No, najbardziej mi z tej zupy smakują grzanki i rój, czyli taki ostry sos na bazie Majonezu do tego, a brali mnie w najlepsze miejsca nawet w Kan, no to może nawet. No ale jednak tam przyjeżdżają tam różne bogate ananasy z całego świata. No więc powinni wiedzieć, jak się kaszle i dla kogo, to, a ci, którzy to gotują, powinni wiedzieć, dla kogo to robią. To, to było rozczarowane, ale może jeszcze, ale dlatego też może najlepsze buja bez przede mną, czy najlepsza buja bez, bo to jest chyba ona, jako mhm. zupa. Natomiast też są smaki, które w pierwszej chwili mnie nie przekonywały, a wręcz odrzucały, a teraz je kocham. No, nie wiem, pamiętam doskonale, jak pierwszy raz w życiu tę kolendrę. Proszę pamiętać, że ona w, jest, ona w tej chwili jest, ona no w tej chwili, uwielbiam kolendrę ja po prostu i żyję ją całymi pęczkami, ale, to, ale znam osoby, które jej nie znoszą, a ja pamiętam, że jak pierwszy raz ją dostałem do ust, a proszę pamiętać, że jej bardzo długo w Polsce w ogóle nie było, nie znano jej. Pojechałem do jednego mojego przyjaciela do Ekwadoru, to było nie, 20 parę lat temu. Tak, to było tylko 20 par lat temu, a jeszcze kolendry w Polsce nie było i tam była we wszystkim kolendra i ja nie wiedziałem, co to jest za smak, o co chodzi, co tu jest w tym wszystkim, ale po chwili się przekonałem, dowiedziałem, dokonałem, no i w zasadzie tak, w zasadzie to uczucie trwa do dzisiaj. Ja taki straszny problem miałam z oliwkami. Na początku to była trudna relacja. Może a za potem... późno pani zaczęła jeść, bo dzieci małe podobno uwielbiają oliwki. No to na pewno za późno, bo wtedy jeszcze nie były tak powszechne jak. No tak, ja też pamiętam oliwki, też y, trochę tak kiwałem głową. No, ale potem pojawiło się to uczucie. Ym, wspomniał pan, że być może ta zupa dobra jeszcze przed panem? No, buja więc w kontekście takiej przyszłości. Proszę powiedzieć gdzie jeszcze pan nie był, a chciałby bardzo to miejsce odwiedzić właśnie być może ze swoim programem. Raczyła pani wspomnieć o słodkiej bułce w Hongkongu. Tak. No więc w Hongkongu byłem, ale też pani zauważyła, że to nie są tak do końca Chiny. Ale był pan z programem, czy prywatnie? Nie, nie, nie. Byłem Bo prywatnie. szukałam programu z Hongkongu. Nie, nie, nie. Myślę, zobaczymy, co pan powiedział o tych smakach i nie znalazłam. Byłem prywatnie yy, i y, ponieważ to nie są do końca Chiny, więc chciałbym do końca być w Chinach. Mhm. Y, czyli chciałbym przejechać przez Chiny kulinarnie. Chiny to jest kontynent gastronomiczny i kulinarny. Bardzo zróżnicowany. No niezwykle od Sichuanu, czyli jedna z najostrzejszych kuchni na mhm. świecie, po jakieś mandaryńskie, delikatne rzeczy. Więc bardzo bym chciał kiedyś tak Chiny przejechać. No i w ogóle Wietnam, Kambodża, byłem w Kambodży, ale tam jest jeszcze Laos, tam jest Birma. Tajlandię znam, zresztą tam chodziłem do szkoły kulinarnej, bo jak pojechaliśmy tam robić programy dawno temu, to nie było w Polsce jeszcze ani jednej tajskiej knajpy. Proszę zauważyć, mówimy tak naprawdę o 20 latach, jak się w Polsce przez te 20 lat zmieniło. Więc ja nic nie wiedziałem o tajskiej kuchni, więc musiałem się tam zapisać do szkoły, zdałem egzamin i dzisiaj bardzo często gotuję po tajsku w domu, bo to jest tak, 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 tak po prostu. Zresztą panie profesorki mnie uczyły gotować po tajsku, i potem przed paniami tajskimi profesorkami zdawałem egzamin całodniowy. Tam miałem taką, dostałem taki skrypt. Tam były różne te najważniejsze tajskie dania, tomiamkunki kung i, mhm. i tak dalej, kary takie, owakie, śmakie. No i cały dzień to gotowałem, one to oceniały i na końcu. Się okazało że zdałem. I, i to jest kuchnia no, fantastyczna. Ona jest oczywiście w rozkroku pomiędzy kuchnią hinduską a kuchnią chińską, prawda? No bo z jednej strony niby konfucjanizm, czyli te rzeczy są na kawałki krojone, ale pałeczki nie są koniecznym elementem tajskiego stołu wyposażenia, jest raczej łyżka. No i w Indiach byłem. Indii mnie nie ciągnie za bardzo, chyba że na samo południe. Ja nie lubię oglądać y, y, tak y, straszliwej nędzy, jaką mm -hmm. tam się widzi, ludzi umierających na ulicach. Jeśli Programie ktoś, mówi, pan, jeśli ktoś mówi, że go to tym. inspiruje, to gratuluję mu bardzo, mm -hmm. ale mnie to nie inspiruje. Wielkie miasta w Indiach są y, straszliwe po prostu. Natomiast tak, na przykład y, Kerala, cudowna prowincja notabene obowiązuje tam matriarchat, jest ona nie do końca hinduistyczna, nie do końca chrześcijańska, taka pomieszana, ale jest dużo chrześcijan, nie ma w zasadzie w ogóle muzułmanów, co tu akurat w tym wypadku nie ma znaczenia, no może być kulinarnie, bo akurat muzułmańska kuchnia w Indiach jest fantastyczna. Ale jest ona no, dlatego, że nie ma muzułmanów, dlatego też yy, yy, jest tam komunizm yy, pojęty tak, jak oni pojmują komunizm, czyli, czyli nie tak jak myśmy, jak w brok sowiecki pojmował komunizm. Czyli jest edukacja dobra, yy, jest nie tylko, że równouprawnienie, co w zasadzie kobiety rządzą. Jest taki wielki pomnik yy, 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 kobiety, matki takiej leżącej w Kerali, piękne miejsce w ogóle I, i tam nie ma ludzi, którzy leżą na chodnikach i nie dają znaku życia, jedzenie jest bardzo dobre, no bo to już jest południe, mleczko kokosowe, no takie też, ryż i tak dalej, więc Indie to też są wielkie, więc o, są. chciałem się wycofać z uogólnienia, że nie chcę jechać mm -hmm. do Indii, tam bym chętnie pojechał, do Bombaju nie chcę jechać, no mm -hmm. czy do... Do New Delhi, do wielkich miast. Ale tak, najbardziej bardzo mnie kręci właśnie ta daleka Azja. Choć i bliższa jest fascynująca. Byłem nie tak dawno temu w Kazachstanie. Mhm. Fascynujący kraj, zupełnie. Tak zróżnicowany kulinarnie. To ja bardzo już teraz wyczekuję tych odcinków. Bardzo bym chciała też się więcej dowiedzieć. No Jest co o... robić, i życia nie starczy, z pewnością. No, ja trzymam kciuki, żeby starczyło, bo my wszyscy. No, na, chcielibyśmy. Wszystko, na wszystko to niczyjego nie starczy. To prawda. Ale wspomniał Pan o Kambodży. Tak. I pamiętam, że w odcinku z Kambodży, bo to, to chyba był ten odcinek, co nie został wyemitowany, tak? I pan nie o tym. Nie, nie zostały wyemitowane. A to może o Kambodży to był taki. Kambodża szła Food Network, a to już była niszo, to jest niszowa stacja. To w takim razie Ale pan go wspominał. Była. I Kambodża, jakieś była. Były. Kambodża była. I tam była taka sytuacja, że pan powiedział, że po e, tych tygodniach czy tygodniu spędzonym tam, nie pamiętam ile tam mówił pan, że był, e, kiedy w pewnym momencie natrafiła się okazja, żeby zjeść Hamburgsa. hamburgera, tak. to pan poszedł do belgijskie to, piwo. Dokładnie. I, tak. I zastanawiam się, e, właśnie po jakim czasie jedzenia lokalnych potraw za granicą, odkrywania ich. W pewnym momencie przychodzi taki moment, że potrzebuje pan zjeść coś sobie znanego i jakie zazwyczaj no, takie smaki kuszą? Nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale chciałaby pani jeść codziennie barszcz i pierogi? Absolutnie nie. A no, jednak są ludzie, którzy chcą. Mhm. Ale ja bym nie chciał, więc... Ale też bym nie chciał jeść codziennie tajskiego. No. Najgłupsze pytanie, jakie jest mi zadawane, to to, a jaką, jakie tradycyjne dania się je u Pana w niedzielę? No Gdybym ja wiedział, że do końca swojego życia będę jadł w niedzielę to samo, to bym natychmiast ze sobą skończył po prostu. Odwołałby Pan niedzielę? Nie, no, wyskoczyłbym przez okno. No. To by był zły koniec. Jak można jeść to samo w zimie i w lecie? Mhm. Oczywiście, no to. Niektóre smaki nie pasują do niektórych pół roku, a po prostu ma się najmniejsza ochota. No, no właśnie. Ale ile zwykle czasu mija, że pan już ma taką potrzebę zjeść coś takiego cudzysłów, normalnego ze swojej perspektywy miejsca, z którego pan pochodzi? Tak jak właśnie było w Kambodży i z hamburgerem. Ale wie pani, no jak jestem tutaj i jem kaszę i ziemniaki przez tydzień, to potem z rozkoszą zjem y, Tom Kakaj. Mhm. I sam sobie ją, ją zrobię, bo to idzie bardzo szybko. Okej, okay, czyli to tak średnio tydzień i już jest pan znudzony. No. no to i tak nie najgorzej. E, to teraz wróćmy do Polski. Do Polski albo w pana przypadku do Chorwacji, bo chcę porozmawiać o kulinarnych podróżach bez ruszania się z domu. No, jeśli więc ktoś ma dwa domy, no to zatrzymajmy się. To się musi ruszać. Tak. I to jest dla zdrowotności wszystko. No, ale Te dwa pandemia... domy są po to, żeby się ruszać choć pani. I to jest taka przyczyna, którą padło, pan nie najbardziej. wiedziałem lubi. po co, a teraz już wiem. No właśnie, ale pandemia sprawiła, że w pewnym momencie to ruszanie się było utrudnione, żeby mi powiedzieć niemożliwe. Więc zastanawiam się, czy jak gotuje pan w domu, sobie, którymś z domów, to zazwyczaj gotuje pan z książek kulinarnych, z przepisów, które przywiózł z, ze swoich podróży, czy na przykład y, czysta improwizacja? No ale to różnie bywa, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zazwyczaj idę do sklepu albo na targ, bo u nas się nie mówi bazar, tylko targ. Plac się w zasadzie mówi w Krakowie. Idę na plac, patrzę co jest, yy, no i i wtedy to kupuję i przychodzę i to gotuję. A tak jest najczęściej, a czasami jest inaczej, że wcześniej sobie ustalam, co bym chciał czy na co ktoś ma ochotę, idę wtedy zdobyć tę konkretną rzecz. A czasami jest również tak, że biorę przepis, bo nigdy nie robiłem, powiedzmy, jeszcze jakiegoś klasycznego dania, no załóżmy nie wiem, pasta, a la, spaghetti à la norma. No, trzeba wiedzieć, jak się to na Sycylii robi. Bakłażany trzeba tam nasolić, pokroić e e i tak dalej. Kapary. Mhm. E no więc wtedy patrzę, czy tam przepis, idę, to kupuję i gotuję. Ale e w Pani pytaniu jest w składowych tego pytania, jest odpowiedź na, na to, o co się Pani pytała. Wszystko to, co Pani spytała, ma miejsce. To z tego zależności od okoliczności. Tak. A proszę powiedzieć, co pana często inspiruje do właśnie tego, co pan zje? Bo okej, okay, jedna rzecz to idziemy na plac i. Sezon. No tak, ale ciekawa jestem, czy tutaj na przykład jakąś rolę odgrywają filmy albo muzyka? że zdarza się panu. No muzyka, pod... oczywiście, filmy niekoniecznie. Nie wiem, że na przykład obejrzy pan sobie jakąś, yy, jakiś azjatycki film i myśli o, wiedzie dzisiaj ramen. Nie, nie ma takich sytuacji. Rzadko. Mhm. Natomiast muzyka tak, ale muzyka jest związana z nastrojem. No, mhm. Też z tym, co dookoła. No, wie pani, no, wiosenny, ładny dzień to się nie chce słuchać Wagnera. Wagnera się chce słuchać jesienią i ma się wtedy ochotę napaść na Polskę od razu, jak wiadomo. Jak mówił Woody Allen. Więc i, ten, i Wagner się nie kojarzy ze szparagami, tylko raczej z dziczyzną w jakimś ciężkim sosie, prawda? A jak się słucha Verdiego, no to właśnie się myśli o wiośnie, o zieloności, o lekkim winie i tak dalej. No więc to ma związek, ale to też innej muzyki się słucha, do puszcza inną muzykę do danych rzeczy. No właśnie, bo pan powiedział, że w zależności od tego, co przygotowuje, taką sobie dobiera playlistę, powiedzmy, żeby ten akompaniament był spójny z tym, co będzie pan y, jadł albo Pan tak. przygotował. I ciekawa jestem, jakie melodie y, pasują panu do przygotowywania jakichś takich y, potraw z, z, z regionu, z którego pan chodzi, czyli właśnie z Małopolski. Ja nie mówię tutaj o właśnie typowych, takich, że to jest polska kuchnia, tylko no jednak są takie no, dania charakterystyczne. Marża oczywiście, na przykład. Mhm. Krakowiaka raczej nie słucham. Nie dlatego, żebym miał coś przeciwko tej melodii, ale torturowaną mnie nią na tyle często w przedszkolu i nawet musiałem w stroju krakowskim tańczyć, że się to mroźnym piętnem na mojej jaźni odbiło. Do dzisiaj ma pan uraz do Góralskiej fizycznej. muzyki też nie słucham, bo w przedszkolu y, zaszyto nam rozporki w kalesonach, y, naszyto na to parzenice i to udawało góralskie portki. No. no? więc sama pani rozumie, że. A wie pan jednak, w przedszkolu y, kazano nam również mężczyznom chodzić w rajtuzach. No. Się tego się nie zapomina do końca życia i tak podnoszono nas do góry. I no to mi się pan. kojarzy, ten Krakowiak z rajtuzami. No. I później takie traumy z dzieciństwa zostają na całe życie. A te rajtuzy jeszcze nie były bawełniane w dodatku. Te gryzły? O jezu. <grym> Panie one, Robercie. One się elektryzowały nawet. No, a to... my wraz z nimi. <grym> Panie Robercie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że bardzo dobrym y, też aspektem skończyliśmy. Rajtuzami, tak naj, najlepiej, co można w Krakowie rajdhozami. O proszę. To od razu nowe słowo. Hosen, no od niemieckiego Hosen. Mhm, no tak, to pasuje. Ale właśnie, że w momencie, kiedy ten odcinek zostanie wyemitowany, to na pewno pogoda będzie już sprzyjała noszeniu... Wszyscy e... będziemy w Rajtuzach wtedy. I kalesonach. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. I samych fascynujących podróży i szczęśliwych powrotów. I nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.